Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w piątek 26 kwietnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja. W tym wyjątkowym dniu szkoła podpisała umowę z Politechniką Śląską i firmą Enitech. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 imienia Jana Pawła II w Jaworznie odbyły się uroczystości. Uczniowie uczestniczyli w apelu oraz w szkolnym konkursie pieśni patriotycznych i wojskowych zatytułowanym Biało-Czerwone Barwy Mam. W tym uroczystym dniu nastąpiło również zawarcie umowy pomiędzy szkołą a Politechniką Śląską oraz firmą Enitech. Współpraca będzie dotyczyła klas o profilu technik spawalnictwa, które od 2 lat są w ofercie edukacyjnej. Współpraca z Politechniką Śląską układa nam się bardzo dobrze już od wielu lat, jednak to nasze porozumienie o współpracy objęło patronatem zawód technik spawalnictwa, który do naszej oferty włączyliśmy 2 lata temu. Widzimy, że jest duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy na pracowników w tej branży, dlatego też, aby realizować nasze zadania, pomysł tej współpracy. Tutaj promowane będą działania mające na celu promowanie właśnie tych nauk ścisłych, nauk technicznych. Natomiast drugie porozumienie, które podpisałam dzisiaj z firmą Enitech, aby patronatem zostały objęte zawody branży mechanicznej, zarówno technikum, technik mechanik, technik spawalnictwa, a także ślusarz branżowej szkoły pierwszego stopnia. Uczniowie z klas o tym profilu będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach oraz wykładach, ale przede wszystkim w praktykach w firmie Enitech. Jak wiemy, tutaj kształcą się technicy spawalnictwa, więc my jako przemysł będziemy mogli wypełnić tą lukę pomiędzy praktyką a teorią i będziemy mogli uczniom tej szkoły przedstawić na praktykach, na wycieczkach, na zajęciach dodatkowych najnowocześniejsze technologie spawalnictwa, które używamy w naszym zakładzie, a mianowicie używamy technik spawania laserowego, co dzisiaj jest nowością w Europie, a w Polsce można tylko zobaczyć u nas w zakładzie, więc myślę, że to będzie wspaniałe wypełnienie tej teorii, którą poznają w szkole. To my wypełnimy to już praktyką i ci uczniowie po zakończeniu praktyk, wycieczek i naszych zajęć dodatkowych będą wspaniale przygotowani do pracy lub dalszego kształcenia na poziomie wyższym. Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie z Politechniką Śląską również daje uczniom możliwości rozwoju. Głównym celem partnerstwa jest wyłonienie ucznia, a później studenta o wysokich kompetencjach w zawodzie, na który jest duże zapotrzebowanie. My jako Politechnika Śląska zaproponowaliśmy tutaj współpracę ze szkołą, żeby pokazywać uczniom to, co mogą robić po zakończeniu szkoły, zarówno na poziomie zawodowym, czyli potem pójść do technikum i jako już właśnie człowiek technik skończyć studia inżynierskie, czyli rozwijać swój potencjał, głównie w zawodach związanych ze spawaniem, ponieważ tak jak ja tłumaczę zawsze swoim studentom, spawanie jest najważniejsze, spawanie jest wszędzie, to jest zawód, który tutaj w tej szkole jest kształcony, zawód, który jest zawsze i wszędzie i zawsze będzie potrzebny, dlatego ta inicjatywa jest bardzo dobra. Swoją dalszą naukę uczniowie ZSP nr 3 będą mogli kontynuować właśnie na Politechnice Śląskiej, gdzie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym istnieje oferta studiów inżynierskich, a także później magisterskich z zakresu spawalnictwa. Michał Kirker, wybrany radnym najbliższej kadencji, zapowiada kontynuowanie działań na rzecz miasta i mieszkańców. Przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy na mnie głosowali. To jest ponad 15 tysięcy osób, które dzisiaj mam takie poczucie, że jestem ich w jakimś stopniu reprezentantem właśnie w Radzie Miejskiej. Zostałem radnym z bardzo dużym wynikiem, także dużo pracy przed nami na rzecz miasta i mieszkańców.
Rozumiem, że to zapowiedź takiej bardzo ciężkiej pracy, bo część z tych założeń, które były podstawą pana kampanii wyborczej, no będzie się dało realizować jako Rada Miejska. Absolutnie tak. Dzisiaj mamy w Radzie większość, 12 mandatów, więc będziemy mogli zrealizować część naszych wyborczych konkretów z programu wyborczego. Więc absolutnie zakasamy rękawy i idziemy po to, aby właśnie pracować na rzecz miasta i mieszkańców. Jakie wnioski pan osobiście wyciągnął z tej kampanii, bo to na pewno był taki okres w życiu no, dosyć nowy. Polityką wcześniej się pan nie zajmował. Powiem tak, przede wszystkim jest to niesamowita przygoda, dużo pracy, ciężkiej pracy tak naprawdę, natomiast super było to, że mogłem poznać mnóstwo ludzi, poznać również mieszkańców dużo lepiej, ich problemy, różne dzielnice, natomiast także ta kampania pokazała mi to, że nie wszyscy są takimi ludźmi, za jakich uważałem tak naprawdę. Niektórych bardzo pozytywnie odbieram po tej kampanii, dużo bardziej niż wcześniej, a niektórych dużo bardziej negatywnie po tej kampanii, bo się okazuje, że polityka jednak bardzo mocno polaryzuje nas wszystkich. W Geosferze z okazji Dnia Ziemi odbył się piknik ekologiczny dla jaworznickich szkół. Uczniowie mogli skorzystać ze strefy ekologiczno-edukacyjnej oraz uczestniczyć w warsztatach. W piątek 26 kwietnia w Geosferze odbył się piknik ekologiczny dla jaworznickich szkół z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie mogli skorzystać ze specjalnej strefy ekologiczno-edukacyjnej, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, wziąć udział w grze terenowej, a także w wycieczkach terenowych. W strefie edukacyjno-ekologicznej znajdowały się stanowiska MZNK Jaworzno, Geosfery oraz Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mogli zakręcić ekologicznym kołem, stworzyć figurki z gliny oraz je pomalować, odszukać zakopane fragmenty zabawkowych dinozaurów, a także zagrać w wielką grę planszową. Podczas pikniku ekologicznego odbywały się również warsztaty edukacyjne. Ich tematyka skupiała się na trzech zagadnieniach – ziarnach, planecie Ziemi oraz roślinach w kamieniołomie. Dla uczniów zostały zorganizowane również wycieczki terenowe, a także gra terenowa. Na koniec 2022 roku w pieczy zastępczej przebywało 72,8 tysięcy dzieci, przy czym nieco ponad 56 tysięcy w pieczy rodzinnej. Od 2020 roku wzrasta ogólna liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kosztem rodzin zastępczych, których jest coraz mniej. Pod koniec 2022 roku w pieczy zastępczej przebywało prawie 73 tysiące dzieci. 77% z tych dzieci przebywało w pieczy rodzinnej. Pomimo tego, że piecza rodzinna powinna stanowić najbardziej istotną i rozwijającą się część systemu pieczy zastępczej, to niestety wzrosła, i to aż o 4%, liczba dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej. Zmniejszyła się liczba rodziców zastępczych aż o 117 osób, które w porównaniu do 2021 roku sprawowały tą opiekę nad dziećmi. To jest 1,2% i pokazuje bardzo niepokojący trend odchodzenia rodziców zastępczych od tego zawodu. Widzimy ogromny kryzys rodzicielstwa zastępczego. Niestety nie pojawiają się nowi rodzice, co jest wynikiem braku wsparcia instytucji państwowych. Jest to również wynikiem niedostatecznego wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych i pogarszającego się dostępu do opieki medycznej. Jeżeli te obszary nie ulegną poprawie, to kryzys rodzicielstwa zastępczego w Polsce będzie się pogłębiał. Dane wskazane w raporcie przygotowanym przez Fundację Happy Kids wskazują wiele barier, które ograniczają rozwój pieczy rodzinnej. Eksperci wskazują na niedoinwestowanie całego systemu pieczy zastępczej, zarówno po stronie rodziców zastępczych, jak i sektora opieki społecznej. Ilość dzieci, które czeka na umieszczenia w rodzinach zastępczych, które decyzją sądu dawno powinny się w tych rodzinach znaleźć, niestety wzrasta. Dzieci czekają po kilka miesięcy na miejsca w rodzinach zastępczych. Poza aspektem finansowym, który oczywiście jest ważny z perspektywy rodzica zastępczego oraz formy umów, na podstawie których rodzice zawodowi świadczą pracę, które są umowami zlecenia, brakuje wsparcia dla rodziców w zakresie opieki medycznej dla dzieci, opieki specjalistycznej. Pamiętajmy, że dzieci trafiają do pieczy zastępczej po wielu
traumach, które przeszły w rodzinach biologicznych, z różnymi dysfunkcjami, które wymagają systematycznego, ciągłego leczenia. Bardzo ważny jest dostęp do lekarzy, psychologów, także dla rodziców zastępczych, którzy będąc z tym dzieckiem, wchodzą w jego życie, wchodzą w jego traumy, również potrzebują wsparcia psychologicznego. Bardzo duże utrudnienie dla rodziców zastępczych stanowią dziś procedury, dokumentacja, a także współpraca na linii sąd i pracownicy opieki społecznej ze względu na przeciągające się sprawy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Obrekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek.